Za nami kolejna dwudniowa pyszna impreza. W drugim zlocie food trucku w Raciborzu wzięło udział kilka tysięcy osób nie tylko z naszego powiatu. Amerykańskie burgery, pyszne pierogi, langosze, meksykańskie tacos, czekoladowe kebaby i wiele innych pyszności można było posmakować w sobotę i w niedzielę na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Chętnych nie brakowało. Dzisiaj mamy oczywiście zróżnicowaną kuchnię, tak jak za każdym razem. Potrawy z czterech stron świata. Chyba mieszkańcy Raciborza chcą takich atrakcji. Zresztą mamy bardzo piękny zamek, który też jest urokliwy do tego typu wydarzeń. Zamek Piastowski. Także myślę, że fajne miejsce, na pewno klimatyczne, na pewno przyciąga ludzi. Zlot food trucków przybrał tym razem nieco inną formę niż ostatnio. Racibórz obok 12 innych polskich miast stał się przystankiem, na którym w miniony weekend zatrzymało się prawie 30 restauracji na kółkach. U nas wszystko z kurczaka, także zapraszamy na nuggetsy, stripsy, krążki cebulowe, burgery z kurczaczka i tak z frytyczkami wszystko. I do tego jakieś napoje dla dzieci. U nas burgery z całego świata. Z całego świata, czyli? Tak, mamy na przykład bonjoura, który jest z Francji, mamy tiranę, mamy tam jeszcze tego... Sycylię. O, Sycylia jest bardziej na ostro, takie bierzemy, różne rodzaje mamy. Czy w Raciborzu tutaj u nas lubią burgery? Tak, zdecydowanie. Biorą, bardzo dobrze nam idzie interes. Co słodkiego tutaj dostaniemy? Szoko kebaby, czekolada, naleśnik, owoce, słodycze, wszystko zawinięte razem z bitą śmietaną, czyli deser. Cieszą się dużym powodzeniem w Raciborzu desery? No, coraz większym. Z ostatniego zlotu, jak tutaj byliśmy, to same pozytywne opinie. Ludzie pisali do nas, żeby przyjechać tutaj drugi raz. Jestem tu w ogóle po raz pierwszy, z Gliwic jestem, więc nie wiem, jakby to określić, ale generalnie mi się podoba. Byliśmy ostatnio w Rybniku na zlocie i też było bardzo fajnie, także korzystamy. Jak jest gdzieś blisko, to przyjeżdżamy. Wszystko świetnie, jasne. Jedzenie jest super. Jesteśmy na razie po burgerze wyjątkowo ostrym, także trochę nie czuję warg, ale było naprawdę świetne ten jeden. Jeszcze jutro są, także jutro może jakiś langosz. Dobry pomysł? Jasne, super. To jest drugi raz, z tego co się orientuję. I jak najbardziej jest okej wszystko. Brakowało takich imprez w Raciborzu? Trochę tak, ale no, dzisiaj wyjątkowo dużo jest i trochę też trudno wybrać, to na pewno. No ale brakowało, tak. A co pani się podoba najbardziej tutaj na tym zlocie? Polecam kurosy, czy churros, czy jak to się tam zwie. Na pewno pizzę. Burgery też wyglądają przepysznie. No i owy, jak najwięcej takich imprez w Raciborzu, bo wyglądają bosko. Raciborzanie już pokochali food trucki, dlatego miejmy nadzieję, że to nie ostatni zlot w naszym mieście, bo jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia.